Nazywam się Dorota Juszczak, jestem kuratorem malarstwa w Łazienkach Królewskich. Praczka namalowana przez holenderskiego malarza Gabriela Metsu to jeden z ciekawszych obrazów w kolekcji Łazienek. Nie tylko ze względu na swoje artystyczne walory, ale i historię. Ten niewielki, malowany na desce obrazek, był własnością burmistrza Lejdy i znanego kolekcjonera Johanna van der Marka. W 1773 roku na aukcji zbiorów van der Marka, zorganizowanej po jego śmierci w Amsterdamie, obraz kupił antykwariusz Iwer dla Stanisława Augusta. Praczka zawisła w pałacu Łazienkach, w niewielkiej garderobie króla na piętrze. Po śmierci Stanisława Augusta szczęśliwie nie została sprzedana i pozostała w Łazienkach. W czasie II wojny światowej obraz został jednak zrabowany przez Niemców i zaginął. W 1993 roku pojawił się na aukcji w Nowym Jorku, gdzie kupił go mieszkający w Stanach Zjednoczonych Polak, Wiktor Markowicz i ofiarował muzeum w łazienkach Dziś można go podziwiać w gabinecie przy sali Salomona na parterze w pałacu na wyspie. Gabriel Metsu, jeden z wybitniejszych rodzajowych malarzy holenderskich złotego wieku, działał w lejdzie, a od połowy lat 50. XVII wieku w Amsterdamie. Praczka powstała najprawdopodobniej około 1657 roku. W tym czasie Metsu namalował kilka podobnych małych obrazków z postaciami młodych kobiet widocznych przez kamienny łuk okiennej niszy. W naszym obrazie po prawej stronie u góry w podłuczu niszy widnieje iluzjonistycznie wyryta w kamieniu sygnatura, podpis malarza. Taki typ kompozycji, nazywany nisztuk, narodził się w Lejdzie, rodzinnym mieście malarza. Łazienkowski obraz różni się jednak malarską techniką od rodzajowych obrazków z niszami malowanych przez Leidejczyków. Tamte odznaczają się charakterystyczną, gładką powierzchnią i starannym wykończeniem oraz zróżnicowaną żywą kolorystyką. Gabriel Metsu natomiast maluje swobodnymi, szkicowymi pociągnięciami pędzla, szczegóły oddaje finezyjnie, lecz nieco umownie, nie drobiazgowo. Tonacja jego obrazów jest niemal monochromatyczna, utrzymana w gamie kolorów ziemi, z niewieloma akcentami żywszych barw w przypadku praczki, subtelnej czerwieni gorsu sukienki i rdzawej rudości glidianego dzbana i plamami przytłumionej bieli. Postać kobiety wyłania się z ciemnego tła, lekko pochylona nad balią, zwraca wzrok ku widzowi, tak jakby na chwilę tylko oderwała się od pracy. Całkowicie skupia na sobie naszą uwagę, nie rozpraszają nas szczegóły otoczenia. Badacze uważają, że Praczka jest najwcześniejszym znanym przedstawieniem piorącej kobiety w sztuce holenderskiej. Treść obrazu wpisuje się w obecny w tym malarstwie od połowy stulecia wątek pochwały życia domowego. Kobieta poświęcająca się czynnościom dnia codziennego uosabia najwyższą cnotę takiego życia.